Walcownia żelaza w Nietulisku Dużym. W XIX wieku był to jeden z najnowocześniejszych zakładów w Polsce. Ostatni element staropolskiego okręgu przemysłowego. Mówiąc o tym miejscu, tutaj mamy na myśli cały duży, wielkohektarowy kompleks przemysłowy, na który składa się kilka elementów. Właśnie te obecnie ruiny zakładu przemysłowego, czyli walcowni żelaza, osiedla robotniczego oraz całego dużego układu hydrotechnicznego. Walcownię żelaza w Nietulisku Dużym wybudowano w latach 1834-1846. Zakład początkowo zatrudniał 150 osób i wyrabiał około 4800 ton żelaza walcowanego rocznie. To, co wyróżnia ten zakład, to przede wszystkim taka bardzo starannie zaprojektowana architektura, taka wręcz pałacowa tych budynków przemysłowych, ale to, co stanowi jego największą wartość, to jest cały układ hydrotechniczny zakładu, który zachował się do naszych czasów w stanie praktycznie nienaruszonym. Zahamowanie produkcji nastąpiło w 1903 roku, po tym jak powódź zniszczyła zalew w Brodach i odcięła zakład od zasilania z rzeki Kamiennej. Walcownię w Nietulisku Dużym zamknięto w 1905 roku. Jest to miejsce absolutnie wyjątkowe i pewne rzeczy związane z dawną techniką hutniczą można zobaczyć tylko i wyłącznie w tym miejscu. Zanim jednak będzie można podziwiać kunszt XIX-wiecznych inżynierów, miejsce to musi zostać odpowiednio zagospodarowane. Gmina Kunów planuje w ruinach walcowni utworzyć muzeum na powietrzu. Będą tutaj zaprojektowane ścieżki spacerowe, będzie ogrodzony ten teren między tymi istniejącymi słupami, które pozostały z tamtego czasu. Będzie również wykonane oświetlenie drogi, która tutaj przebiega wzdłuż ruin. W planach jest oczyszczenie kanałów, konserwacja ruin, podświetlenie, wybudowanie wieży widokowej oraz parkingów. Liczymy, że po tych wszystkich pracach będzie większe zainteresowanie nie tylko mieszkańców gminy i powiatu czy województwa, ale również ludzie przyjadą z całej Polski. Pierwszym krokiem do realizacji projektu było przejęcie przez gminę w 2018 roku ruin wraz z 16-hektarowym terenem od Skarbu Państwa. Równolegle z tworzeniem planów i dokumentacji na muzeum na świeżym powietrzu prowadzone są uzgodnienia z konserwatorem zabytków. W kolejnym etapie będziemy tworzyć dokumentację na zagospodarowanie części podziemnej tych ruin właściwych z kanałem kunowskim. Następnie zajmiemy się suszarnią, może kino na otwartym powietrzu. Pieniądze na utworzenie muzeum w walcowni gmina chce pozyskać w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego miast północy. Ma to być kwota około 3,5 miliona złotych.